Dobra, Franklin, starczy tego dobrego. Przepraszam bardzo, rekwiruję ten samochód. Będzie mi potrzebny, by pokazać wam coś pięknego. Dzisiaj zobaczycie wspaniałe pościgi policyjne. Zabawę z przechodniami. Oraz lewitujące śmieci. Prawda, Franklin? Franklin postanowił sobie zrobić małą przerwę, więc Michael zajmie jego pozycję jak na razie, ale coś widzę, że coś za bardzo się ostatnio bawił. Mam do ciebie, Michael, jedną prośbę. Weź ty dzisiaj nie narozrabiaj za bardzo, co? 12 seconds later. No coś ty narobił. Dobra, może jakoś pomogę. Halo, gdzie tu numer alarmowy? Albo wiesz co, Michael, mam lepszy pomysł. Weź po prostu ucieknij stąd. Ucieknij sobie na pustkowie, tu nikt cię nie znajdzie. Tu będziesz bezpieczny od policji. No. Mamy tu jeszcze przy okazji gościa o stalowych nerwach. Patrzcie, jaki skupiony. Jest w 100% oddany swojej pracy. Albo zabawie. Nie wiem, co on z tych dwóch wykonuje. Mam pomysł. Zróbmy mu płonącą scenę. Dzięki temu dostaniesz taką widownię, że każdy będzie chciał obejrzeć twój piękny występ. Dzięki mnie zapłoniesz sławą. Chyba mu się to nie spodobało. No cóż, chociaż sobie selfika trzasnę. Michael z tamtego poprzedniego razu wyszedł bez żadnego oparzenia, ale po drodze jeszcze spotkał pewną szopę, w której coś mu się nie spodobało. Ustawienie tego wszystkiego mu się nie spodobało. Dobra, przestawmy to. To będzie pod ścianą. To damy też pod ścianę. Dobra, ten kawałek blachy sobie wyrzucimy. Może nawet na śmietnik to wyrzucimy. Dobra, tu może leżeć. Dobra, ten stół sobie przeniesiemy na drugi koniec. Wspaniale mi to idzie. No.
Jeszcze tego trochę przepcham. Nowa ściana. To kobyłki pod ścianę, żeby nikt się nie potknął. Pięknie. Wspaniale. Jeszcze to przesuniemy, żeby nikt się nie potknął znowu. Okej, to tu sobie będzie leżało. No i od razu lepiej, co nie? Wspaniale. Przynajmniej już więcej miejsca jest. Michael ma aktualnie przerwę. Halo? Czemu macie sklep zamknięty? Halo? Proszę otworzyć drzwi. Michael tu głodny jest. Proszę otworzyć. Proszę otworzyć. Przecież widzę, że pan tam jest. Halo? Może pan otworzyć? Otwieraj. Ja chcę hot doga ze stacji. Otwórz. Otworzy pan? Nie? A. Szkoda. Na pewno pan mi nie otworzy. Proszę otworzyć. Halo. Otwórz pan te drzwi. Sobie jeszcze ręce stłukę. No dobra. Nie, to nie. Pójdę sobie kupić okularki. Znakomicie. Na dodatek sobie jeszcze pożyczę ten samochód. No właśnie, nie pożyczę. Nie mogę do niego wsiąść. Samochód ten się zachowuje, jak byłby zwykłym kawałkiem mapy, a nie samochodem. Nie da się z nim nic zrobić. Zobaczmy, czy da się go trochę chociaż zarysować. Żeby udowodnić, że to jednak jest samochód. Może teraz? Nie. Otwierać drzwi do samochodu. Ja chcę moje kombi. A ja już wszystkich przycisków próbuję wciskać. Nie działa żaden przycisk. Nie da się wsiąść do samochodu. Ale mam lepszy pomysł. Może jak go przepcham, to może się uaktywni. I ciach. Kurde, moja kombi. Ciach. Nie ma zderzaka. Nie potrzebuję zderzaka. Ważne, żeby wsiąść do samochodu. Jeszcze raz. Znakomicie. Na pewno teraz uda mi się wejść do środka mojego kombiacza. No, nadal nie mogę. Przypomniało mi się coś. Nie ma samochodu? Nie ma problemu. No dobra, teraz Michael ulotni się stąd. Przenieśmy się do Sandy Shores, by sprawdzić, co u Trevora.
Trevor, jak widać, ciągle ma problemy z policją. Ale przynajmniej fajne widowisko trafił. Tutaj walczy bez końca. W sumie jednak skończył marnie, ale się nie poddawał. Pora sprawdzić, czy kolega żyje. Ale no, on nawet tego nie sprawdzi, on tylko się popatrzy. A potem se pójdzie. A tego nie było w planie. To wyszło, to jak wyszło. Właśnie próbuję zabić kolejną osobę, policjant szalony. I tak gdzieś biegnie. Wracaj, tu nie dogonisz już tamtego człowieka. Panie władzo, radiowóz weź, będzie szybciej. Halo, panie władzo, co pan robi? Jest pan na polowaniu? A, zapomniałem, przerwa na herbatkę. Dobrze, może dołączę do pana. Chyba mu się to nie podoba. Chyba woli samemu wypić herbatkę. No cóż, panie Wazo, to ja nie przeszkadzam już panu. Michael też trafił na policję. Oczywiście znakomitą jak zwykle. Widać tu ostrą strzelaninę i kundla lecącego do policjanta. Pies się wkurzył, policjant też. Załatwiony bandyta. I policjant też. Jeszcze drzwi pozamykam, żeby przeciągu nie było. No, tu też zamknę drzwi. Jeszcze ktoś urwie. I będzie po radiowozie. Cyk, dobra. Teraz pytanie za 100 punktów. Dokąd poszedł policjant? Oto jest pytanie. Gdzie funkcjonariusz? Trevor przez ten czas zdążył wjechać na barierkę, ale nie martwcie się, on ma pick-upa, on wie co robi. Widzicie, pick-up da wszystko radę nam. Pick-up to najlepszy samochód. On podjedzie wszędzie, zjedzie z każdej górki, wszędzie. No. A i ten Siren Head wszędzie drzewa tu stawia, Co? A, to zwykła policja. Uff, już się bałem. Ło, spokojnie na tych zakrętach. Oj, do dziury kolejnej wlecieliłem. No wiesz co, Trevor? Nie martw się, masz pick-upa, wyjedziesz z każdej dziury. Tak zawsze było i tak zawsze będzie na pewno. Dajesz pick-up, dajesz. Jedziesz pick-up. Dasz radę. Dasz radę. No dobra, nie dasz rady. Oczywiście następnego dnia wróciłem po przerwie na herbatce. Ewentualnie ręka złamana. Dobra. Dzień drugi wyciągania, jedziemy. No i proszę państwa, nie udało się. Ale jeszcze walczę.
I czy się uda? Czy się uda? Nie wiem, czy się uda, ale to jest nieuniknione, że może się to udać albo nie udać. Dobra. Już wiem, że stąd nie wyjadę. Teleportacja na zewnątrz. No i nie wiem, pójdziemy sobie coś nowego weźmiemy. Trevor jak zwykle zawsze ma asa w rękawie. A jego dzisiejszym asem w rękawie jest motocykl. Przez ten czas Franklin się chyba całkiem dobrze bawi. Toż to istne arcydzieło. A teraz w online zostałem mechanikiem. No wiesz pan co, no mamy problem, ma pan przeciek baku paliwa. Będzie na jutro. Ej, a pan dokąd? Jeszcze rachunek. Halo. Proszę pana. Ej, proszę wrócić. No dobra. Mogę sobie przez ten czas zrobić przerwę. Dobra, idę na przerwę. Podczas przerwy mogę zająć się wchodzeniem w tekstury. Jest tutaj przepięknie. Mogę sobie wyjść, ale ja nie chcę. Ja chcę zostać tutaj. W sumie mogę też sobie wejść pod mapę. Kto mi zabroni? Ale tu pięknie. Mogę się również zająć idealnym parkowaniem bez żadnej rysy. Albo bawić się w policjanta na służbie. Policja na służbie zawsze spotyka dziwne rzeczy. Mogę również obejrzeć pracę innych policjantów, która jest znakomita. Dadzą wam za to medal, chłopacy. Wspaniały medal. Mogę się również pobawić coś bardziej niebezpiecznego, ale samochód nie chce mi odpalić. Dobra, ruszaj, 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 ruszaj. Możesz ty. Mój sedan. O nie. Coś ty uczynił. Mój sedan. Możesz ty. Przetrwałem to. Mam pytanie. Jak ten samochód w ogóle jeszcze jeździ? Przecież ma koło w karoserii. A ten samochód w ogóle ma silnik? Dobra, nieważne. Na tych pięknych przybliżeniach. Na pięknie sfilmowanej kamerze filmowej w GTA, która robi wspaniałe ujęcia. Na tym pięknym zdarzeniu zakończę ten odcinek. Na razie.